Oż mordę. Ale się wczoraj spizgałem z Zenonem. Kurwa, ewidentnie uznałem ten las za osiedle. A ten kąt za dom. Dobry stafik. No nic, zmywam się stąd. Kurwa! Jakie twarde to badyle. Kurwa, jak mnie nos boli. Łóż kurwa! Kurwa mać, gdzie jest mój telefon? Ja pierdolę. 200 zł w dupę. Co tu zrobić? A, no tak. Smacznego. Kurwa, temu znowu się nudzi. Ałaj. A mówił dziadziuś, nie olewaj kursu proporcji. No nic, zmyłam się stąd. Kurwa, gdzie to jest? A, tu się schował. Czego kurwa? Cześć. Pochwalony, w czym mogę pomóc? No, zostałam zamówiona tutaj do towarzystwa. To pani pomyliła adresy. Na pewno nie. No jest, Odbytnicza 2/69. Kurwa, jak się dowiem, co to za żartowni, to go będą miesiąc do kupy składać. Dobra, chyba se poszło. Że co proszę? A wolniej by się dało? Poczekaj chwilę. Mów teraz. Zobaczmy, co powiedział. Powali Zbyszka. Ja pierdolę. Boże, nie wierzę. Co teraz będzie? Ja pierdolę. Zawołajmy Kostuchę. A tak w ogóle, co się stało? No normalnie, Zbyszek wyszedł z domu do pracy. Podjechały jakieś psiły, koni, noga, chałupem go zabrali, takie białe. Okej, czekaj, odtworzę spowolnione. No normalnie, Zbyszek wyszedł z domu do pracy. Podjechały jakieś psiły, koni, noga, chałupem go zabrali, takie białe. Dobra, idziemy po Kostuchę. A tak poza tym, co ty taki podpędzony? Wygrałem roczny zapas kawy. Wygrałem roczny zapas kawy. Hehe, ale ja kocham te konkursy. Roczny zapas kawy, no nie ma co, panie. Panie Kostucha! Czego się kurwa głąbie drzesz? Przez ciebie zjebałem bitwę w LOL. To pan w LOLa grasz? Kurwa, Zbyszka porwali, a wy to gra. A temu co? Krótko mówiąc, wygrał roczny zapas kawy i na start wyszedł całą beszkę. Kofeina spowodowała, że... Wypierdoliło go z butów, jakby kilo kokainy wciągnął. Dokładnie. Dobra, ale o co ten zamęt? Zbyszka porwali. Oj, to niedobrze. Waldku, weź coś wybuchowego, ja poszukam knata. Zaraz się widzimy pod blokiem. Kurwa! Urwało mnie! Kurwa, nie drzwi się tak. Będziemy musieli cię zakneblować. Ostrzegam, że mam przy sobie kondom. I to zużyte. Po co ja tu? Pamiętasz zeszłoroczny pożar na alei Jana 69 zjebanego? Nie bardzo. To ci przypomnę. Jak był pożar, to akurat grzmociłem kaszalota i mi go przesmażyło. W karetce stwierdziłeś, że trzeba mi go amputować. A okazało się, że to w ogóle nie miało sensu. Przyszyli mi go, ale nerwy się nie zrosły. I chuj z przyjemności. Ale to nic. To znaczy? Teraz ja ci urżnę, pindola. Że co? Nie ruszać się, bo rewolwer zaśpiewa ten ostatni wtorek. Uratowany. Kurwa. Ryj. Albo ci urżnę falusa i ci nim zaknebluję. Co to kurwa było? Kurwa, kofeina wyparowała ze mnie. Było nie wlewać w siebie całej beczki naraz. Dobra, zapakujmy ich i spierdalamy. Panie Kostucha, pan powinieneś iść do psychiatry. Czego? Związanie ich jeszcze bym zrozumiał, ale z tym to pan przegiąłeś. Z czym? Kuźwa, jeszcze się pan głupio pytasz, ja wszystko toleruję. Homoseksualizm, inne wyznania i tak dalej. Ale żeby jaja poucinać zardzewiało i tempo piło do drewna, wykąpano w kwasie, to już psychopaty godne. Jeszcze żeś ich tym pan zakneblował, kurwa, ja się pana powoli zaczynam bać. Aj tam, trochę mnie poniosło. Dobra, ważne, że weszliśmy w samą porę. Zbyszek? No co jest? Słuchaj, jest sprawa, musisz mnie nauczyć gotować. Ale co? Zupkę chińską. Ja pierdolę. Co? Kurwa, 4-letni bachor był miał. Człowieku, masz 20 lat i nie umiesz zrobić jebanej chińskiej zupki? No właśnie nie. Kurwa mać, żal mi cię kolego, naprawdę. To pomożesz czy nie? Dobra, to chodź do mnie. No dobra, pokrusz makaron, ja wstawię wodę.
Dobra, się zagotowała. Już kończę kruszyć. Weź przestań, bo będziesz miał w zupce procha, nie makaron. Ale ja tak lubię. Dobra, bierz rękawice i zalewaj. Ała, a kurwa, a jak boli Boże Przenajświętszy, coż za okropne pieczenie. Kurwa, debilu, co żeś narobił? Jak można opuścić sobie czajnik na plecy? Toż to kurwa niedorzeczne. Ała, ała, jajaj, co za żar piekielny. Ty kurwa nie do rajdu, łap za mopa i to wycieraj, bo mi panele napęcznieją. Kurwa, to jest szczyt niedorzeczności. Ale co? Stasiek! Po co to mówisz? To jest oczywiste. Od kiedy go poznaliśmy? No w sumie fakt. Może byśmy spróbowali go jakoś wyleczyć. Jak sobie przypomnę lunatykowanie Waldka, to albo trzeba kurację u doktorka, która kosztuje o wiele za dużo, albo trzeba wykonać kilka samobójczo-masochistycznych, często zagrażających życiu czynów, które można zaznaczyć jako kurwa niedorzeczny skandal. Chyba, że do Zenona się znowu udamy. O czym my tu w ogóle gadamy, człowieku? Nie ma lekarstwa na głupotę. No też fakt, ale gdyby tak mu trochę wiedzy wpoić, to by coś z niego było. Coś ty. Jak on gimnazjum rok temu skończył. Słucham? Ach, więc tak. W pierwsze gimnazjum nie zdał 3 razy. Drugą za pierwszym, trzecią za trzecim. Ale nie dziw się. Jakbyś miał rocznie 1600 godzin nieusprawiedliwionych, to też byś nie zdał. W pierwszej go już z litości przepuścili. W drugiej... No, jakoś wziął się za robotę, ale w trzeciej szybko mu się odechciało. Znów zaczął uciekać i znowu za trzecim razem go przepuścili z litości. To nic dziwnego, że jest takim tumanem. No, a roboty na pewno nie znajdzie. A co tu mówić? Żyjemy w takim kraju, że chłopak świeżo po studiach macha łopatą, a dziewczyna jedzie na kasie w supermarkecie. Chociaż teraz o taką robotę nawet jest trudno. No, chyba że masz znajomości. No fakt. A też dochodzi to, że nie przewidzisz rynku pracy za 5 lat. Masa młodzieży pakuje się na jakiś wydział, bo teraz takich ludzi potrzeba. Mija 5 lat, a tu pach. Nie ma w ogóle roboty dla ludzi o takim wykształceniu. I do maka, jeśli będą wolne miejsca. Też fakt. A w ogóle widziałeś ten nowy wynalazek Pizda Sonic? Jaki? Super turbo urealistyczniający hełm model ProGamer 666. Podłączasz go do kompa i obraz z monitora wygląda, jakbyś to własnymi oczami widział. Tylko jest jeden mankament, mianowicie cena. Krzyczą za to aż 5 kafelków. A, i pewnie jak zgaduję, kupi to sporo singli. Czego tak sądzisz? Pomyśl. Z hełmem widzisz obraz z monitora jak własnymi oczami. No nie wiem, zresztą mów. Kurwa, ty masz 5 lat, czy co? A, ludzie będą pornosy na tym oglądać. No właśnie, człowieku. Brazersy i inne brazersy będą kusić taki hajs, że głowa mała. Bo ludzie raczej będą chcieli na tym oglądać pornole w HD, a nie piksele. No w sumie. Myślisz, że ludzie wydadzą 5 kafli, żeby pornole oglądać? No pewnie. Skoro wydają sporo na konto premium, no to i na to wydadzą. Logiczne chyba, nie? W sumie sam bym taki sobie sprawił. Do pornuchów? Nie, do grania. Tylko że jak go kupię, to mi aby 1000 zeta zostanie. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. Co to kurwa jest? Żebym jeszcze wiedział. Witajcie, słyszałem, że rozmawiacie o nowym Pizda Sonic ProGamer 666. Może? Przeprowadzam eksperyment. Potrzebuję jednego śmiałka. A dokładniej? To będą badania nad wirtualną rzeczywistością. No, to potrwa godzina i przy okazji wynagrodzę to właśnie tym hełmem. To już zmienia postać rzeczy. Dobra, gdzie i kiedy? Jutro w moim gabinecie, na ulicy Niewielkiego Mistrza Kozackiego, Licha von Jungingena, lokal 21. O 13 proszę się nie spóźnić. Dobrze, no to jesteśmy umówieni. Ale zajebiście, będę miał ten hełm za darmo. Ale na wszelki wypadek pojadę z tobą. Okej, ja spadam w mineta Krafta pocharcić. No to na razie. Ja sobie w kimę pójdę. Kurwa! Gdzie on jest? Już 3 godziny go nie ma. Aż pójdę tam, sprawdzę co się dzieje. Ja pierdo, ale zjebany sen. Coś mi mówi, że to się źle skończy. Kij, jutro z nim tam wejdę. O
okej, okay, skończyłem. Teraz tylko wpłaci pan kaucję i może pan odebrać hełm. Jaką kurwa kaucję? No, jak chodziliśmy, podpisał pan umowę. Jak tam żadnej gwiazdki nie było. Zapraszam piętro wyżej. Co to kurwa jest? Teleskop elektronowy NASA używa ich do oglądania planet z odległości nawet kilkuset miliardów lat świetlnych. Proszę spojrzeć, jest gwiazdka. Tak tylko dodam, że jest to przybliżenie 80 tysięcy. Nie no, to kurwa jest jakiś skandal. Płatność przelewem czy gotówką? Chwilkę poproszę. Proszę zaczekać chwilkę. Zaraz kolega przyjedzie i panu wypłaci. No to komu trzeba wypłacić? Najlepiej mi, ewentualnie sekretariat. Dobra, no to ile tam miało być? 50 tysięcy złotych. Okej, okay, już wypłacam. Kurwa, Waldek, przestań, zabijesz go! Ach, już wypłaciłem. Równe 50 tysięcy. No to się zwijamy. Waldek, ja rozumiem, że dawno ryja komuś nie ubiłeś, ale żeby go lać przez 5 godzin, to już paranoja. Jeszcze go użyłeś jako bejsbola przy niszczeniu tego teleskopu. Aj, tam czepiasz się. Zresztą wypłaciłem mu 50 tysięcy ciosów. Tak jak było w umowie. A zresztą. A tak w ogóle, Zbyszku, ile sobie tych hełmów wziąłeś? Jeden wezmę sobie. A wy chcecie? Jakoś wolę tradycyjne granie. Podzielam zdanie Waldka. No to resztę walnę na Alle Drogo. Zejdą jak świeże bułeczki. No i dobra. A zresztą, kasa zawsze się przydaje. Ale na ten tydzień mam dość. Najpierw Stasiek chce, żeby go nauczyć robić zupkę chińską. Uczę go, a on jakimś cudem upuszcza czajnik tak, że mu ląduje na plecach. A wrzątek górą mu się na dupę i tył nóg wylewa. Potem ten zjeb i te zasrane porwanie. Kurwa, za dużo wrażeń jak na jeden tydzień. A mnie zastanawia, jak on na tej umowie te kruczki wydrukował. Że było je widać dopiero po 80-tysięcznym przybliżeniu. No, i jeszcze, jak on chciał do sądu taki teleskop zatargać. Widzi pan, panie Kostucha, to są pytania, nad którymi można się długo zastanawiać. No, niestety, ten świat jest tak skonstruowany, że istnieje masa pytań, że tak powiem, ile gwiazd w kosmosie, czyli ogrom, którego człowiek nie potrafi sobie wyobrazić, odpowiedzi jest tyle, co kot napłakał, nasrał, czy jak to woli. To już temat, który ludzie rozwiążą za pierdyliard lat.